Ekipy.pl. Jesteśmy bezpieczni. Wojciech Kawa po zwycięskim pojedynku na Gali Fight Exclusive Night 38. No, jak się czujesz i jak możesz podsumować w końcu wygrana przed czasem? Tak, witam wszystkich. No co, jestem szczęśliwy, że była to wygrana, jeszcze tym bardziej przed czasem. Lecz jestem też trochę zły, jestem krytyczny wobec siebie, że tak naprawdę od początku walki słyszałem swój narożnik, że mam wykonywać ten bardziej lewy prosty i kolano w tempo przede wszystkim i prawy krzyżowy po kontrze. No i byłem zły, bo nie mogłem tego wdrożyć. Cały czas to słyszałem, ale Kamil, nie wiem, czy jakoś tam się dziwnie składał, nie wiem, myślałem, że będzie wchodził w nogi, a wychodził po prostu jakimś tam takim cepem, którego też aż tak nie widziałem. I uwierzyłem w ten, można powiedzieć, lewy prosty, z kolanem bardziej celowałem, właśnie skupiałem się, że jak już uderzę, to trafię i właśnie mocno jak gdyby w tempo go to rzeczywiście zaboli, zrobi obrażenia. Nie chciałbym, żeby Kamilowi coś się stało, życzę mu zdrowia. No i tak naprawdę chyba od końcówki chyba pierwszej rundy i od początku już drugiej już jak gdyby można powiedzieć trochę bardziej się słuchałem, chociaż też to do końca nie wychodziło, tak się skupiłem też na takim no dosyć lekkim ciosem, lekko jak gdyby z nasady. Jakoś też stanąłem chyba krzywo na stopie i coś zrobiłem sobie z torebką jak gdyby z tobą w dużym palcu. Nie mogłem też aż tak się skręcać przy tych ciosach, nie wiem co tam, czy źle kopnąłem, czy właśnie się stanąłem. No ale suma summarum, wygrana, w końcu jak gdyby się posłuchałem. No i weszło, tak? Więc fajnie. Czy czułeś się mocno zagrożony w tej pierwszej rundzie, jak twój rywal szedł po poddania? Nie. No wiedziałem, że jak gdyby Kamil jest mocny w tych duszeniach, czy to jakiś tam trójkąty, czy brabo, czy anakonda, czy przede wszystkim gilotyna. No i tak naprawdę wiedziałem, że jak będę nawet wstawał, to po prostu po to pójdzie, nawet nie będzie chciał, że się nie skupi na tym, żebym ja został w tym parterze, tylko właśnie pójdzie po szyję, a ja wtedy sobie jak gdyby fajnie jak gdyby wyciągnąłem i no i uciekłem jak gdyby. Mimo tego, że to chyba wszystko było po ciosie, czy on rzeczywiście tak jakoś zaważył, czy to było mocne uderzenie? Nie, no właśnie ścięło mi z nóg, nie wiem, czy byłem, rzeczywiście mnie trafił, ale cały czas byłem w walce, nie było tak jakieś tam mega mocne, nie podłącz mnie, o tak o. Czy te podpowiedzi o tym wchodzeniu w tempo to były w przerwach, czy w trakcie walki? Nie, to było i przed walką tak naprawdę to ćwiczyliśmy i na początku walki miałem to wpajane do głowy i cały czas podczas walki, no jeszcze mocniej w przerwach walki. No bo jeżeli w trakcie pojedynku, to mógł to słyszeć po prostu i dlatego cię uciekał. Dokładnie. Tak samo jak ja słyszałem jego narożnik, czy żeby wchodził w nogi, czy żeby teraz właśnie on zaczął akcję. No wiadomo, to się wszystko działa, jak gdyby swoimi prawami, wszystko działa w dwie strony. Jak oceniasz poziom trudności tego pojedynku? Czy był to dla ciebie pojedynek łatwy, ciężki, nie najcięższy? Powiedziałbym, że spodziewałem się jak gdyby tego, że Kamil będzie atakował ciosami prostymi. Może dlatego jakoś takim z góry jak gdyby ciosem starałem się go skontrować, zaskoczył mnie właśnie tymi takimi cepami. No ale co, nie chcę teraz jak gdyby gadać na gorąco, jak gdyby cały czas czułem, że kontroluję tą walkę. Mogła ona jakoś tam, nie wiem w sumie jak ona wyglądała, ale ja z mojej perspektywy cały czas jak gdyby kontrolowałem go. Wyglądało na to, jakbyś się bawił już w tej drugiej rundzie, troszeczkę tak przepuszczałeś te jego ataki i potem wracałeś ze swoimi akcjami i tak naprawdę dużo frajdy chyba z tego miałeś, co? No tak, można powiedzieć, takie wrażenie miałem. No można powiedzieć, że ja mam taki styl, czy to na treningach, czy właśnie w walce, trenerzy to zawsze mówią, że mam się tym jak wszystkim bawić, no to jest moja przygoda, no jestem bardzo, jak gdyby można powiedzieć, szczęśliwym człowiekiem, mam rodzinę, mam wspaniałą kobietę, mam przyjaciół, no sponsorów, jestem strażakiem, pomagam ludziom do tego, kiedy mogę. I walczę, spełniam się w tym, jak gdyby cały czas się rozwijam, chcę zobaczyć, jak daleko dojdę w tym sporcie i chcę jak gdyby stać się jak najlepszą wersją siebie. No właśnie, trzecia wygrana. Tak, dokładnie, jeśli chodzi o Fenię. Tak. Nie wiem, chwilę odpoczynku, gdyż no, w tamtym cały jak gdyby rok, licząc tą jak gdyby pierwszą walkę w Fenie, to można powiedzieć, że to jest jak gdyby kalendarzowy rok, nawet mniej, 11 miesięcy, bo tamtą walkę miałem w lutym, 20 lutego, to mam w styczniu. Więc tak naprawdę cztery mocne walki w ciągu roku takim kalendarzowym, więc chwilę chcę odpocząć, pozaleczać małe, większe kontuzje, no i wrócić. Nie myślę o jak gdyby o następnej walce, ale na pewno chcę prowadzić tą karierę mądrze i kroczek po kroczku iść do przodu. Wspomniałeś o tej nodze, rzeczywiście mówiłeś, że troszkę utrudniała ci pewne działania. Jak bardzo ci utrudniała i tak naprawdę w którym momencie zacząłeś poważnie odczuwać tę kontuzję? Nie wiem, tak naprawdę na początku chyba, albo po jakimś kopnięciu źle stanąłem na nogę. Tak mi się wydaje, bo już nie kopnąłem jak gdyby krzywo, wszystkie kopnięcia albo gdzieś tam na blok, ale to kopałem piszczelami.
co do czego jestem jak gdyby przyzwyczajony. Utrudniało mi tylko to właśnie, że po kontrze nie mogłem się skręcić, nie mogłem stanąć tak aż mocno na śródstopiu. Ale no, byłem świadomy tej jak gdyby, można powiedzieć, małej kontuzji. No i nie przeszkadzała mi potem, aż też chyba chciałem kopnąć fronta na twarz. Więc no, takie rzeczy się zdarzają. Niestety uderzacze mają to do siebie, że jeśli bijesz, to boli ciebie tak samo, tym czym bijesz. Na koniec podziękowania dla kogo? Tak, no przede wszystkim chciałem podziękować właśnie narożnikowi, dzięki któremu się rozwijam, bardzo ich szanuję. Przyjechali tak naprawdę specjalnie też dla mnie tutaj na walkę. Nie mógł jak gdyby przyjechać Maciej Rokes Jestuszko, który dzisiaj właśnie jest na służbie. Tak mu jak gdyby wypadło, nie mógł się jak gdyby pozamieniać. Jemu też bardzo dziękuję, bo bardzo duży też wkład wkłada w mój rozwój. Chciałem przede wszystkim podziękować rodzinie za wsparcie swojej no, wspaniałej kobiecie, która mnie wspiera no, w codziennym życiu, w codziennych treningach i no, w przygodach tego, jak gdyby, tej drogi wojownika. I przede wszystkim sponsorom i wszystkim partnerom i przyjaciołom, którzy mnie wspierają. Nie chcę jak gdyby nikomu pominąć, ale tak na gorąco chciałem podziękować firmie Altor, pani Kasi Jackowi, firmie PV Technik, Kasi i Mateuszowi, firmie Mirant, panu Mirkowi i Patrykowi. Firmie Fenster Okna Stefankowscy, panu Darkowi, no i wielu innym, którzy mnie tak naprawdę wspierają. Mam tu też ich, można powiedzieć, że wytatuowanych, naklejonych na sobie oraz na stroju. Bardzo wam dziękuję, nie chcę nikogo pominąć, jeszcze zrobię jak gdyby specjalnego posta, którym wszystkim podziękuję. No i co, no i chwilę odpoczynku, jestem tak naprawdę cały. Zbieramy się do kupy i zaczynamy kolejne przygotowanie do kolejnej walki. Wojtek, bardzo stresujący weekend. Jak będziesz odpoczywał, relaksował się i świętował? Nie wiem, ja tak naprawdę można powiedzieć, że moją taką jedyną używką jest dobre jedzenie, czyli na przykład sushi, jakieś burgery, pizza przede wszystkim. Tak naprawdę będąc w szkole aspirantów w Poznaniu, to tak naprawdę chyba codziennie jadłem pizzę. Miałem obok siebie taką pizzerię, która miała promocję dla aspirantów i tak naprawdę no, codziennie jadłem pizzę po treningach wieczornych. Jasne, odpoczywaj, dziękujemy ci za walkę oraz za pomoc w ratowaniu ludzi podczas pożaru. Nie ma za co. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Dziękujemy.